tak. Ogólnie uwielbiam to, że to jest w Gdańsku i właśnie mamy możliwość wejścia do morza. Są też plażowicze, jak można zobaczyć na trybunach, świetnie się bawią. A też porywają nas między przerwami do zabawy i cieszę się, że możemy stworzyć fajne widowisko też dla nich. Tak, dobrze się bawimy. Od początku turnieju miałyśmy takie założenie, żeby się po prostu bawić. Chciałyśmy jednak wyjść z grupy i najprawdopodobniej to się uda z trzeciego miejsca, się załapiemy. Więc fajnie, jeszcze jutro mamy jeden dzień i zobaczymy, jak to się potoczy. Tak, jestem pozytywnie nastawiona do tego sezonu. W tamtym roku zdobyłyśmy czwarte miejsce. Na ten sezon już musimy o tym zapomnieć, bo też mamy inne nowe zawodniczki. Ale myślę, że to będzie fajny i pracowity sezon. No na pewno, jeżeli już wychodzimy na boisko, czy to plażowe, czy to halowe, to chcemy wygrywać i taki jest cel zawsze. Myślę, że to jest akurat dobre. Natomiast no wiadomo, że to są całkowicie dwie różne dyscypliny sportu. Przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim przygotowywać się do sezonu halowego. Taki jest nasz główny cel tutaj, dlatego też trenujemy przede wszystkim w hali. Dla nas to dodatek teraz tutaj, jeżeli już musieliśmy przyjechać, to jesteśmy. No i tak, i próbujemy wygrywać, co się da. No na pewno, tak jak powiedziałeś, no, to czwarte miejsce, może lekki niedosyt z perspektywy, na pewno dla nas duże wydarzenie i cieszymy się bardzo z tego miejsca. I na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo oczywiście wszystkie zespoły się wzmacniają, każdy chce dążyć do medalu i myślę, że to też jest właściwa droga. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało w tym sezonie. No na pewno przede wszystkim intensywnie musimy skupić się teraz na pracy na hali. Tutaj kończymy już tą zabawę i za chwilę wracamy już do Bielska i tam będziemy przygotować się na pewno zdecydowanie trochę inny sposób. Sporo siłowni, jak to zwykle w tym okresie, tak jak pytałeś, no co będziemy robić, no to na pewno sporo siłowni i musimy wrócić do dobrej techniki i potem już zgrywać się z dziewczynami, które dojadą do nas. Thank you.